O, delikatnie. Delikatnie. Nie mogę... 6 razy byłem w szpitalu, pokazałem jak głowę przeciął, 2 razy żebra złamał, nie? A tu jest samica, też się nie cierpili. I młody jest. Młody, no. Pamiętasz? 2 lata temu nie było jeszcze, nie? Tak, tak. Pierwsza samica, zobacz. On tylko się da dotknąć jak te buki. Jak skończył się buki, jest po mnie, ręka złamana. Nawet ty nie możesz. Nawet ja. Nigdy go nie dotknę, nie poklepałem po zadku. To nie jest, że to jest zwykły byk, to jest toro brawo, do walki. Ma numer wytatuowany pana Gonzalesa. To jest jedna z najbardziej agresywnych hodowli w Hiszpanii. On uczy na Uniwersytecie Studentów. Tu jest muleta z Hiszpanii, pod którą by zginął. Nie? On przyjechał jako roczny. Już by był zabity, nie, na kordzie. Steki z niego w Hiszpanii kosztują 70 euro. Nie tak drogie są steki z toro brawo. Ile on waży? No nie, on nie dużo, bo tam 600 kilo. Nie? 600 kilo. No, zobaczcie. Bo na bułkę. Jest wielka, jest zaczarowany, bo ona się domaga. Nie? A mały tylko czeka. Nie? A to jest on czy ona, ten mały? Nie, ona. O, numery ma pan Gonzales. On tu był, wszyscy razem z synem byli, to jest jego syn jest toradorem, nie? I on nie wszedł już do bykwa. Cała historia była dobry. Ale tak powiedz, że to chodzi. O, brawo, Jurska! Jest? Jest Putin! Który to jest? A, to. Ten wyżej, nad no, tym. No, to jeszcze, kto jeszcze? Nad okularami. Kto jeszcze? Tu, wiesz co? To od razu poznać. Nie, nie, nie. Tu, opisane, są podpisane. To jest Bush i Khomeini z Iranu. Jeden na drugi palcem se grożą. Tutaj jest oś Kim Jong, oś zła, Korea Północna, Putin, Osama Bin Laden, no i Hussein stracony, nie? Wszyscy politycy, tu jest Kaczyński, wraca, Leper zabity już jest, tu są na tej stronie, tu są wszystkie religie świata, w wszystkich kościołach mówili, że jestem tu poganinem, że takie wprowadziłem, że islam nas zestrzeli, że rakietę puszczą, zakazany znak szehada islamu, a na tamtej stronie jest Dalajama, z którym się spotkałem, widzę, 30 lat temu, tu jest na tej stronie, ostatni, nie? Żeś bili to, rzeź pan tego jest, to drzewo ma 300 lat. Na boi było wiaderko, był stanek. Kora była tej wielkości kora. Wszystkie gazety pisały tutaj, o, Sai Baba robi tutaj msze pogańskie, dziewice będą dziewictwo tracić. Ja postawiłem rzeźbę, 2000 ludzi przyszło. Tutaj stała beczka i Nataszka, potem wywoziłem o 4 na rano domu. Nic się nie działo, żadnej dziewic nie było. Jedź sobie do Dala. Miasto w Wietnamie truskawek. Idziesz na 5 hektarach, jest park truskawek. Idziesz i wszędzie miliony truskawek nad głowami. To jest już świątynia truskawek, możesz zrywać. One takie są porządne. Idziesz, a tam miliony truskawek. Idźcie tam. Jutro się widzimy. Gdzie się można do rana? My się za nie zanudziłem. Dotacje. W inhalatorach ultradźwiękowych. Jeśli dodamy do takiego inhalatora na przykład to, co wirus zawsze zniszczy, czyli woda utleniona, czyli srebro, czy jod, mamy efekty zawsze. Pamiętamy, że trzeba usunąć toksyny, czyli zastosowujemy węgiel. Nie polecam tu węgla z kominka, żeby rozpalić kominek, jak polewamy różnymi świństwami, tylko węgiel dobrej jakości. Taki węgiel jest jeden chyba najlepszy na świecie, to jest, pochodzi on z innej mogilnicy, tak za sobie to znajdą. Pamiętamy o odżywianiu naszego mikrobiomu, czyli wszelkiego rodzaju kiszonki. Jeżeli pijemy sok z buraków, mocz nam się bardziej na czerwono, oznacza to, że mamy jeszcze musieli. Czyli musimy zastosować kolostrum. Kolostrum 2 razy dziennie po 2 kapsułeczki spowoduje, że nam się jelita uszczelnią, wobec tego również będzie zdrowia. Oczywiście czosnek. No, czosnek, polecam tutaj, szczególnie w przypadku zachorowania czosnek biofilizowany, jest taki, można na rynku dostać, gdzie jedna tabletka zawiera mniej więcej 2 główki i bierzemy dużo, bo bierzemy 2 razy dziennie po 2. W tym miejscu tu miałem strusiemu, tu były kozy. Teraz przyjechały tak piękne dziewczyny, które kochają te alpaki, dają im odpocząć, nie zażynają ich i tutaj pokazujemy i dotykamy takie śliczne alpaki. Chyba się zakochałem. Ogród wrócił do mnie, zrobimy takie zwierzęta, kochają ludzie takie alpaki i takie dziewczyny. Także zapraszamy do nas, naprawdę jest fajnie. Każdy chce dotknąć, chociaż są śliczne, no jak aniołki takie, no. To przytulałeś się już z alpaką, pokaż jak się przytulasz z alpaką. Zobaczcie jak alpaczek, no. Alpaki kochane. Piękny. Super jest, no. Naprawdę warto dać każde pieniądze, żeby takiego alpaka pogłaskać ludzie, no. Przyjeżdżajcie, w ogrodzie takie coś będzie, nasz Grysiu będzie się opakował. Przyjechał z Iraku po to, żeby spędzić resztę życia z alpakami. Tak jest właśnie, wodzu. Tak jest. Pozdrawiam. Dziękuję, się. Pozdrawiamy, zapraszamy. Idą nasze alpaki do rzeki. O, przyglądają się, zobacz. To znaczy, teoretycznie, że tak wam powiem, że nie macie. O, no. Ale polskie prawo... Witamy. O. Pięknie, nasze alpaki podróżują. Tak idą, tu wykłady są z boku. Cały czas ludzie zainteresowani. Tu mamy tak ciekawe alpaki, jestem zakochany w nich, no. Na pewno są przyjaźniejsze jak moje byki. Do mojego byka, no nie mogę się przytulić niestety. A również go muszę karmić, opiekować dzień i noc.
święta i niedzielę i świątki. I na dół możecie sobie iść, nie? O, zainteresowanie niesamowite alpaki robią. O, zobacz. Ciekawostka w ogrodzie naszym, no. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Idą się wykąpać. Będą się kąpać w rzece? Tak. O. Wszystko macie dobrze? O, i taką mamy tutaj atrakcję w ogrodzie. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie. Cały czas się u nas coś dzieje, no. No to na razie, dziewczyny. Niech odpoczywają. O, tutaj fundacja na co zbiera? Może powiecie na co? Na Wiktorka. Tak? Tak, co mu jest? Jest chory na SMA. Tak? Na najdłuższy lek świata zbieramy. No i dobrze. Pomaga, gmina się włączyła w pomoc, tak? Nasz wójt pomaga? Tak. No, pomagamy. Cieszymy. My również staramy się jak możemy. Dajemy ogród tyle ludzi odwiedzających, żeby chłopaka uratować. Miesięcznik jest rozpoznawalną gazetą. W związku z tym nie możemy zepsuć tej jakości za żadne skarby świata. Dlatego też chciałbym, aby teraz nasi eksperci, część z nich opowiedziało Państwu trochę o tych suplementach, jak były formułowane, jak były robione. Zapraszam tutaj dr Marek Ślusarski. Proszę, Marku. Marek jest ginekologiem, położnikiem, endokrynologiem. Szanowni Państwo, powiem o dwóch substancjach, które występują w sposób naturalny w naszych... To my musimy zrozumieć. To nasze pieniądze muszą pracować. No właśnie, my przyzwyczailiśmy się, że jest jeden wódz i za wodzem idzie cała partia. Ale teraz musimy zrobić tak, żeby było 100 wodzów. 100 wodzów, którzy się dogadują między sobą na zasadzie rozsądku i pewnego minimum. Bo my, wolnościowcy, dziś przychodzimy z każdej strony. To nie jest tak, że mamy jednolite poglądy. Bo gdybyśmy zaczęli rozmawiać o kwestiach szczegółowych, okazałoby się, że mamy 100 poglądów na różne sprawy. Tylko rozsądek musi nas sprowadzić do wspólnego mianownika. Rozsądek musi wykreować naszą siłę, żeby ona walczyła o nasze sprawy. Bo nikt nie będzie walczył o nasze sprawy. Wszyscy będą chcieli naszych głosów i będą nas oszukiwać. Teraz muszą przyjść ludzie, którzy naprawdę chcą coś robić. I którzy są naturalnymi liderami środowisk. Nie jest takich liderów. Tu oni występują, wszędzie są. Te środowiska muszą się łączyć. My przychodzimy, my, czyli tu zgromadzenie, przychodzimy od strony zdrowia i poszukiwania ścieżki zdrowia dla siebie. Inni przyjdą od strony wychowania dzieci, jeszcze inni przyjdą od strony edukacji, kultury. Przyjdą różni ludzie, tylko muszą zobaczyć, że mają do czynienia z powstającą, poważną siłą ludzi rozsądnych, którzy nie pokłócą się o byle co. Bo naszą najgorszą wadą jest to, że potrafimy się pokłócić o wszystko i wszędzie. Mając te same poglądy, pokłócimy się. I czasem słyszę już od znajomych, nie rozmawiajmy, bo się pokłócimy. Po pierwsze, nie możemy sobie dać wmówić, że jesteśmy antyszczepionkowcami. Po drugie, nie możemy dać sobie wmówić, że jesteśmy płaskoziemcami i wariatami, tylko musimy rozmawiać. Oni nie chcą tej rozmowy, bo się jej boją. Bo siłą rzeczy my wiemy więcej niż oni. Oni mają propagandę i politykę. A my czytamy... naukowe artykuły, no po prostu się dokształcamy codziennie, tak? Wymieniamy informacje. Przecież my nie żyjemy fake newsami, tylko żyjemy prawdziwymi zdarzeniami, bo się tym interesujemy i się o to troszczymy. I wreszcie to się musi przebić gdzieś, że ludzie, nie macie do czynienia z wariatami, tylko z tymi, którzy chcą poważnie podejść do życia. Ekonomiczne jest organizacją non-profit, czyli NGO-sem, czyli prywatną organizacją pana Schwaba i kilku jego kolegów. Sądząc po tym, jak pan Klaus Schwab się zaprezentował na plaży w tym, w staniku i w jakichś rajstopach, to sądzę, że ma nie po kolei w głowie. Ale z drugiej strony ma strasznie duży wpływ. Więc zachodzi pytanie, czy nie zaczyna się epoka wariatów, którzy zaczynają nami niebezpiecznie rządzić. Tym bardziej musimy działać.
Bo wariaci, no będziemy we władzy Kaliguli. To nam podpali w końcu świat. No. Albo musimy sami założyć staniki i majtki też, bo to siła przebicia. No chyba, że tak zrobimy, ale ja się na to nie piszę. Mam krzywe nogi. Bo to robi sensację, nie? A kobiety muszą się rozebrać. Tak. A, no to za rozbebraniem kobiety bardziej. To jest ładniejsza połowa świata. Tak. Ale pan Klaus Schwab nie jest kobietą. Nie. Choć może by chciał. My jesteśmy we władzy wariatów. I Gates, i Soros, i Schwab. Ci, którzy się pokazują, to są wariaci. No. To są ludzie, którzy mają błędne wizje. Albo ich zatrzymamy. Solidarnie, czyli to nie jest tak, że tylko my Polacy mamy się buntować, ale no, na całym świecie się ludzie buntują. Albo ich zatrzymamy, albo nas zniewolą. Zrobią nas niewolników po prostu. No. Swojego szaleństwa. I de facto wszystkie te główne źródła komunikacji w internecie są w rękach kilku firm. A te firmy są w rękach kilku ludzi, kilku rodzin. Czyli de facto skupując jakby te wszystkie komunikatory, oni mają pełną władzę nad przebiegiem informacji. A więc w pewnym momencie będziemy musieli powrócić do klasycznych metod przekazywania informacji. Ta zupa, polecam, ta zupa jest warzyw, tak powiedziałem, tu jest okra, tu jest elephantin food, ma pH 7, do tego dajemy mleko kokosowe naturalne i można dodać soli dla smaku. I ta zupa wyleczy każde wrzody na żołądku i na rzeczy. Proszę. A to do łyżki są. Poczęstunek oczywiście gratis, tak powiedziałem wielokrotnie, idę do Nataliusza z wami i zupą wyleczymy wrzody i na rzeczy, 2 tygodnie, taką zupą tylko. I dlatego ją częstujemy, żebyście raz spróbowali takiej zupy. Dziękuję serdecznie. Choroby płuc, rany, do zabijania bakterii. Generalnie wiadomo od lat, że ten kryptolepis jest zabójczy dla bakterii, tylko nikt go nie sprawdził na krętku borelii. I teraz to wyszło, że on nie tylko zabije na płytce, ale jeszcze nic z tej płytki nie zmartwychwstanie. Świadomość, trzeba się obudzić, pomagać rolnictwo. My teraz tam na wsi kupujemy u rolnictwo rzeczy. Rzeczywiście płacimy troszeczkę drożej, ale gdzie idą pieniądze? Rolnik, a co on zrobi rolnik? To pójdzie tam coś kupić tu, mam firmę, też kupił u mnie i koniec. To jest, naprawdę trzeba o tym myśleć, że jeszcze jest czas, bo jeszcze macie tutaj rolnictwo, co jeszcze troszeczkę się trzyma, już we Francji to już nie wiedzą. To są tylko wielki kapitał, na całej ziemia jest już tylko kapitał. I tam są tylko robotniki, co pracują na wielkich maszynach. Okej, mogę dużo powiedzieć, ale
daję prowizowo. Bardzo dziękuję. Gotówką, gotówką. Tak, płacimy gotówką. Dziękuję. To macie jakieś kłopoty prawne, to możecie się też zwracać do Ordo Iuris o pomoc i tam się możecie na mnie powoływać po prostu, że ode mnie usłyszeliście, że Ordo Iuris, że oni starają się pomagać, oczywiście, bo to są fachowcy. W ten sposób się możemy wspomagać. Także teraz mamy taką sytuację, że nie tylko lekarze są ganiani na dywanik, nawet prawnicy są gonieni na dywanik, tłumaczyć się muszą, dlaczego i tak dalej. No sytuacja nie jest wesoła, ale warto nie oddawać terenu, bo oni będą się posuwać coraz bardziej do przodu, także trzeba się buntować. Nawet to nie jest jakiś bunt, tylko walka o to, żeby nie zostać zepchniętym całkiem do tyłu, zdeptanym. Doktora Bodnara, mamy tutaj w telewizji bardzo wielu tak zwanych ekspertów, o których krążą ploty, i to jest pytanie do pana, dziennikarza śledczego, o których krążą takie pogłoski, że są finansowani przez znane firmy. Znani eksperci, ja już nie będę używać nazwisk, przez znane firmy. Czy są takie faktycznie dowody na to, które można byłoby opublikować?